Siema, siema. Dzisiaj film z tak prozaicznej czynności jak wymiana oleju. Ponieważ byłem proszony o to, żeby wrzucić też jakiś film z wymiany oleju. Więc trochę żeśmy go rozgrzali. Deczko, żeby był cieplutki. Przyjechaliśmy się tu, się tam i z powrotem. Oczywiście od korka zaczynamy. Odkręcamy. Kurczę, blady spust. Odkręcamy spuścik. Jest cieplutki olejek, także uwaga na pazurki. Uwaga na pazurki. Ojej, ojej, ale czarniutki. 1800, chyba 69 przebiegu. 1870, a bo pojeździłem kilometr po parkingu, więc strasznie czarne. Strasznie czarne. Dobra, nie ma tu się co czaić. Bielszy nie będzie. To był klucz 17. Teraz bierzemy klucz 24, jak wszyscy wiedzą. Zapewne. I do boju Polska. Siteczko. Pam, pam, pam. Aha, kurde, ciepłe. Trochę. Ciepły trochę, ale nic, to sprężynka wyskoczy. No, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Siteczko oczywiście zostało. O, jest, wyskoczyło. No i czekamy, niech sobie spłynie na spokojnie. Ojojojojojojojoj. Sobie niech spłynie. A jeszcze trochę barwy jakieś tam. Ma. Trochę, ale niewiele tego koloru już z niego zostało. Tak przejeżdżony, 1500 miała być wymiana. Wymienię olej, tylko pojadę na regulację luzu zaworowego. Bobujamy go trochę. A, cieplutki. Spływa sobie. Ojej, czarny. Lejemy mobil oczywiście. Ponownie. Lejemy mobil. Ekstra 4T. 10W40. I jest git. Teraz jak rozjeżdżony już przebieg taki ma, to myślę, że dla biegów to jest bez znaczenia, jak to one będą tutaj wchodzić. Znaczy, jeżeli chodzi o jakość wchodzenia biegów, nie? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Trochę na boczek może go weźmiemy z tego boku tutaj. Niech zlatuje. A tu kropelka, nie, jeszcze coś tam zlatuje. O. Rzadziutki jak woda. A tylko kilometr przyjechałem po parkingu, żeby go nagrzać. A mimo to tak się rozrzedził. Im mniej zostanie tego syfu, wiadomo, tym mniej będzie krążyć w nowym oleju. Niech tam zlatuje. O, jeszcze ściekło ze skrzyni pewnie.
tamtej połówki, z tamtego korteru. Zobaczcie, ile ściekło. To ta 50, co mi poprzednio jej brakowało. Nie przechyliłem dosyć mocno, żeby spłynęła w tą stronę. I właśnie wydawało mi się, odłożę na chwilę, wydawało mi się, że po wymianie oleju jest większy stan. A to właśnie ta 50, co została w tamtym korterze. O, jeszcze ścieka. Jeszcze ścieka. Ciekawe na drugą stronę, jakby go... Nie mam rączek 17, bo bym go przychylił. A może go tak spróbuję. Czekajcie. O. Na tamtą stronę i zobaczymy teraz, jak wrócimy. O, jeszcze się leje. O tej 50 właśnie mi o tyle większy stan był. Także tak wygląda to. I koniec. I jeszcze się leje. Jeszcze. Widzicie? 5 minut ścieka olej, a dopiero zaczyna przerywać. Dopiero ściek. Jeszcze raz go wezmę w tą stronę, ten karter. O. Teraz to już wszystko. Nie, jeszcze coś zostało. Jeszcze przód, tył. Raz. Dlatego właśnie nie warto jechać wymieniać chyba oleju do warsztatu, bo nikt się tym nie zajmuje, nikt nie ma czasu na takie rzeczy, żeby go poprzechylać, pospuszczać ten olej cały. Dobra, bierzemy się za zakręcanie śrubek w takim układzie. Korek trzeba znaleźć, jest to ciepłe, trochę nie to sitko. Sitko, zobaczmy. Trochę syfków, parę syfeczków jest tylko, dosłownie. 3-4 opiłki, ale są 4 opiłeczki. Także tym się zajmiemy. Zobaczmy śrubę, gdzie ona jest. Jest tutaj gdzieś, o, sietynia. A na śrubie też jest troszeczkę. Na śrubie też jest troszeczkę. Miazgi, o, zobaczcie, ale to jest szczegół. Dobra, zaleję olej nowy, poczyszczę te siteczka, to wszystko i to chyba by było na tyle. Olej nowy, jak tak jak mówiłem, leję, czyszczę i do boju, i jedziemy dalej w trasę. Trzeba go chyba trochę wyczyścić, bo ostatnio jak zwykle deszcz mnie złapał, ale to tam szczegóły, nic nieznaczące, dzisiaj pogoda, o jak. Będziemy latać. No to trzymaj się, hej.